Dzień dobry, dzień dobry, wiewiórki i bobry. Witam was w kolejnym odcinku Mieszczucha, to znaczy w nowej serii Mieszczucha, w nowym rozdaniu tej serii Mieszczuch na roli. Poprzednio z tego rozdania otwarcie było na live'ie, więc zapraszam ewentualnie do zapisu, żeby sobie zobaczyć. Oczywiście, ponieważ z racji takiej, że zmieniłem mapkę ze wschodniej doliny, nie ukrywam, że na wschodniej dolinie nie czułem się najlepiej. Coś tam wisiało w powietrzu, jakiś wirus, chyba mam nadzieję, że nie ten z Chin. No więc przeniosłem się do bardziej swojskiego, bardziej takiego ciasnego, takiego kameralnego wróciszowa. I słuchajcie, kochani moi mili, tutaj już zaczynam sobie z polityką na małe, średnie maszyny po prostu ruszać do akcji. I mam nadzieję, że tym razem to zatrybi. To znaczy zatrybi, ponieważ mapka podoba mi się dużo bardziej. Kto był na live'ie poprzednim z Mieszczucha na żywo, ten wie. Ale kto nie był, to jeszcze jest ewentualnie zapis, żeby to sobie opanować. Słuchajcie, moi mili, ponieważ i tak przerwa między tymi Mieszczuchami była dosyć spora, dlatego niektóre prace być może się powtórzą już w dzisiejszym odcinku. To znaczy sprawa jest taka, że na wschodniej korzystałem z gotowego gospo koło pola numer 2. W tamtym rejonie, czyli te największe gotowe gospodarstwo, jakie nam Rajocik, nasz autor, jeden z lepszych mapmakerów polskich, zawsze to powtarzałem, zaserwował. No ale słuchajcie, wróciszów, mapka od Dad Ridera, czyli po prostu Błażeja. Błażej jest tutaj jednym z moich widzów na kanale, jednym z naszych widzów, jeśli chodzi o BBSJ, kurde, no masakra, człowiek trochę nie ponagrywa i już mu się plącze język, a dlaczego nie było znowu na nagrywek, ponieważ wiecie, jak dobrze wiecie, to wiecie, że no wiecie, robię mapę, także taka jest sytuacja. Dobra, słuchajcie, a ja sobie na Wróciszewie zaadaptowałem, czy Wróciszowie, zaadaptowałem łąkę numer 29 pod budowę własnego gospo, ponieważ tutaj teren był właściwie idealnie płaski. Błażej tak tutaj zasugerował, że jak chcesz się budować, to kup se pod lasem łąkę numer 29. Las też mi jest na rękę, ponieważ chciałbym nareszcie uderzyć w leśnictwo i jak tak tutaj się rozglądam, może wy też to zauważyliście, że coś takie nie, te kolory są takie ładniejsze niż normalnie, takie bardziej takie prawdziwe, może, albo ja mam takie wrażenie, albo mam taki monitor, nie wiem, słuchajcie kochani, w każdym razie bez shaderów na modyfikacji Seasons można sobie color grading, czyli gradację barw, manipulację barw, jak to przetłumaczyć, nie wiem, ustawić w plikach wsadowych sezonów. Jak to zrobić? Wystarczy wypakować sobie sezony i w folderze resources bodajże znaleźć plik color grading day.xml i tam za pomocą wartości liczbowych można to sobie zmienić. Wiem, że też chłopaki z Mafii Solec, a konkretniej Bolek, korzysta z edycji takich kolorów i dużo widzów się pytało, jak to zrobić. Ja wam to mówię. Poszukajcie takiego pliku po rozpakowywaniu modyfikacji Seasons. Color grading day i color grading night osobno dla nocy. Dobra, co ja tutaj będę robił po kolei? Wszystko oczywiście, nic sobie znowu nie notowałem, nie zapisałem, co wam chcę powiedzieć, więc pewnie wszystkiego nie powiem jak zwykle. Słuchajcie, ja tylko teraz muszę podskoczyć do sklepu, ponieważ w sklepie czeka na mnie nowy nabytek. Jak tam podjedziemy, albo najlepiej od razu, pokażę wam w ogóle jak to tutaj wygląda. Słuchajcie, kredyciku już sobie troszeczkę wziąłem. Łącznie 205 tysięcy, oczywiście gram na poziomie trudnym. To znaczy tutaj trudności gospodarcze są normalne, ale wyjściowo poziom trudności nudny. Poziom trudności nudny, trudny. Słuchajcie, żeby sobie po prostu mieć mniej kasy na start, bo na takie mapy 1 250 000 naprawdę nie ma sensu. Więc tak, pożyczek łącznie już jest 205 tysięcy, oczywiście wszystko poszło w pola, w obiekty. Tutaj jest taki fajny garaż biały, ten z trzema stanowiskami, na który teraz patrzę. Na live'ie kto był, ten może kojarzyć, że korzystałem. Postawiłem tam blaszanną wiatę, tą od Easy Sheds, czyli po prostu od Giants. No i ona była taka z Chin, więc postawiłem polskie bardziej. No teraz sobie pojedziemy do sklepiku, słuchajcie, mapka Wróciszów, mapka obsługująca sezony w pełnej krasie, mapka z dynamicznym błotem. To dynamiczne błoto czasami niekoniecznie działa dobrze z sezonami, aczkolwiek, słuchajcie, żadna fizyka pseudo z mod huba nie jest wam potrzebna.
ponieważ tutaj dynamiczne błotko na polach i multiteren, co jest bardzo, mnie to bardzo cieszy. Multiteren to jest zajebista sprawa, ponieważ multiteren sprawia, że na polu wasze działania mają taki kształt, jak jechaliście, czyli jadąc, robiąc orkę po prostu, skręcając sobie przy orce w lewo, ten kształt skiby, te bruzdy są takie po prostu skręcające w lewo, a nie takie schodkowane, jak na przykład mamy na Goliszewie, czyli jest tak, a nie jest tak, o, w ten sposób. Oczywiście to tam potem zależy od mapmakera, ile kątów ma mieć ten multiteren i tak dalej. Doszły mnie słuchy, że multiteren może zabierać FPS-y. Powiem wam szczerze, że na Mieszczucha ja mam tutaj przydzielone inne ustawienia graficzne, ponieważ i tak na singlu farming działa dużo lepiej niż na dedyku, przynajmniej na Goliszewie. Chociaż na Goliszew na singlu działa również płynnie bardzo. Także no cóż, nie wiem od czego to zależy z tymi dedykami i tak dalej. Pewnie synchronizacja i coś w tym stylu. W każdym razie ja mam tutaj troszeczkę wyższe ustawienia teraz graficzne, YouTube pewnie i tak to spierdzieli, więc różnicy nie zauważycie, także no i te kolorki z sezonów, shadery sezonów są po prostu śliczne i powiem wam tak, że zespół z multiterenem, dynamicznym błotem, sezonami mamy po prostu, słuchajcie, namiastkę Catland Crops. A propos Catland Crops, to jak nie zapomnę, to znowu wam jeszcze coś powiem odnośnie tego. Dobra, ja tutaj tylko zabiorę tę sadzarkę do ziemniaków, ponieważ będę szedł w kartofle bulwiaste. To znaczy nie będę oczywiście używał tego zetora, ponieważ on ma 87 koni tylko na ten moment. Ja tylko przewiozę to i słuchajcie, będę ruszał w orkę na polu numer 27, ponieważ sytuacja jest taka, że płodozmian podpowiada, że poprzednio był tam ugór, a z tych płodozmianów, które były na polach moich, no to najkorzystniej wypada ugór w tym momencie, ponieważ chciałem sobie na 30 te ziemniaczki walnąć, ale na 30 niestety były strączkowe i miałbym tylko 0,68 współczynnika, czyli 68% można by powiedzieć zbioru, także słabo nawet, a ja skoro ziemniaki sypią dobrze, to ja chcę tutaj z konkretem ruszyć. Ja mam nadzieję, że zdążę, że się wyrobię. Mam presję czasu, ponieważ już jest środek wiosny. Siewy ziemniaków bodajże się kończą. Ziemniaki. No, słuchajcie, nie mam dużo czasu. Zobaczcie, mam tutaj tyle. Temperatura gleby jest idealna. A ja tak niefortunnie zrobiłem orkę na poprzednich polach i siewy. Także no niestety, ale trzeba to zrobić w taki sposób, żebym wyrobił się bez problemu z sadzeniem tych ziemniaków oczywiście. Tak, także dzisiaj odcineczek będzie taki spokojniasty, przegadaniasty. Ile będzie trwał, tyle będzie trwał. Ja tutaj sobie nie limituję czasu, ale też nie robię, staram się nie robić mega długich odcinków, to znaczy jeżeli mam treści na 30 minut, odcinek będzie 30 minut. Jeżeli mam treści na 1,5 godziny, odcinek będzie 1,5 godziny. Trudno mi to po prostu jest tak jakoś jednoznacznie określić. Dobra, teraz pamiętam, że za budynkami, za blokami, za znakami w lewo i dojedziemy do naszej tutaj gospodarki. Dynamiczne błoto, słuchajcie, to jest kapitalna sprawa. Chociaż działa ono podobno różnie. Wiem, że tutaj na Wróciszowie, gadałem z Błażejem, to były takie problemy, że z sezonami to błoto jest cały czas, nawet jeżeli ono było malowane jako błoto podeszczowe na mapie, czyli powinno być tylko po deszczu, kiedy jest ta ikonka wilgotności. No teraz mi ta ikonka wilgotności zniknęła, od kilku dobrych dni tutaj nie było deszczu, więc spoko jest, że tak powiem. No zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Aha, i jak kto był na live, ten pamięta, że ja się tutaj tak ślicznie zakopywałem wręcz w betonie. I słuchajcie, to nie była jednak kwestia modu na... To nie była kwestia modyfikacji na ten niby, tą niby fizykę gleby, tak? Tylko po prostu na tej łące było błoto. Było błoto i to błoto po prostu to powodowało, że tekstura asfaltu, betonu, czy nawet tutaj model podłoża w budynku, no nie sprawiał, że po prostu no to było, to znikało. Ja sobie tutaj pozwoliłem, oczywiście za zgodą Błażeja w edytorze, ponieważ trochę już to ogarniam, usunąć tę maskę błota,
Tutaj tylko na tej łące, bo i tak tutaj nic nie będzie rosło. Tu będą zabudowy, słuchajcie. Gospodarka się powolutku tworzy. Aha, właśnie, kurnika chyba nie stawiałem na live, o ile pamiętam. Więc kurniczek jest tutaj taki. O, cyk, proszę, jaki fajny. A, taka pełna animacja otwierania. Rewelacyjna sprawa. Kur jeszcze oczywiście nie ma, z kurami to sobie jeszcze poczekamy troszeczkę, zobaczymy jak to tam będzie. Tutaj widzę, że troszeczkę terenik trzeba będzie poprawić. No ja, no panie, no oczywiście, że trzeba będzie poprawić terenik. To tak być nie będzie. No nic, dobra, poprawimy, ale spoko. Trzyma się w ryzach, trzyma się w ryzach. Nie ma problemu. Okej, słuchajcie, ja biorę New Hollanda i biorę mój pług. Poprzedni pług Metal Facha sobie sprzedałem w pizdu, ponieważ... wiecie, no, nie za bardzo mi on tak przypadł wielkością i kupiłem sobie Lenkena. Wario Opal chyba to jest sześcioskibówka w każdym razie. Zaraz zresztą sobie to zobaczymy. Tutaj chyba jeszcze też błota nie usunąłem, bo pamiętam, że tutaj się kawałek... A nie, jest już usunięte, dobra. Dobra, okej, zapisałem to. Na szczęście nie trzeba było robić nowego save'a po takiej delikatnej edycji, więc spoko. Cyk, podpinamy. Pługa. O! Tak, wariopal, ósemeczka, pług, no, sześcioskibowy generalnie, półzawieszany chyba, albo zawieszany. Napiszcie w komentarzach, bo ja tu wiecie, z miasta to mogę nie wiedzieć. Wiem, że miałem diamanta na wschodniej, to on był półzawieszany, a ten chyba jest troszeczkę inaczej. Dobra, w każdym razie daleko nie mam, 27 pole, czyli gdzieś tutaj. Słuchajcież. Wjedziemy sobie, zobaczymy teraz tylko jak on się tutaj mi startowo obróci, że tak powiem. W która zajta? W ta zajta, czyli mogę spokojnie jechać od tej strony, dobra. To sobie tutaj wjedziemy. I tak, i teraz moment, tutaj jest moment, bo muszę sobie chudy z actiona u gór. Poprzednia, przedostatnia, aha, ostatnia to była psiankowate. Łojejku, widzicie, no to teraz to, a i tak to muszę zrobić orkę i tak, więc w sumie... Co to są psiankowate? Muszę to sobie zobaczyć. Ach, ziemniaki. A przedostatnio był ugór. Czyli tak, to zrobimy tak. Ugór, żeby zobaczyć jak to będzie. Psiankowate i ziemniaki. 90. No słabo, słabo. Oj, niepotrzebnie. Włączyłem to. A tutaj były strączkowe i ostatnia okopowe. Aha, bo mi zasłaniał chód ekrzyna i ja przedostatnią czytałem jako ostatnią. Czyli tutaj też jest słabo, że tak powiem. No widzicie, człowiek się uczy, a ja na to na wschodniej nie zwracałem jeszcze uwagi. A to należy do jędrka Nike, więc to pole, no tego pola nie będę kupował. Nie chcę brać kredytu na jeszcze jedno pole, na jeszcze jedno pole. Bo nie wiem, czy się z tym wyrobię. Zobaczymy najwyżej później jeszcze. Na pewno i tak na zabudowy trzeba będzie wziąć. No nic, orka musi być. Więc orkę sobie tutaj prawidłowo poczynimy oczywiście. Ciągniczek, ciągnika, widzicie, ciągnik tutaj zapierdziela już 4,5 motogodziny. Nie miałem go nawet kiedy umyć porządnie. Także tak, tak to jest. Dobra. Mam też tego GPS-a, słuchajcie, ostatnio... Ja tutaj chcę podziękować Przemkowi, który jakiś dłuższy czas temu na mojego maila, na moją skrzynkę mailową wysłał, słuchajcie, instrukcję obsługi do tego GPS-a. Bardzo fajnie napisaną instrukcję obsługi do tego GPS-a. Także no, postanowiłem wykopać ten e-mail z czeluści mojej skrzynki i poczytałem sobie tą instrukcję, podrzuciłem chłopakom. I słuchajcie, zaaplikowałem ponownie tego GPS-a, troszeczkę się go ostatnio uczyłem, ale to było już dłuższy czas temu i se zapomniałem już jak to było dokładnie, nie chcę teraz lamić na odcinku, ale mówię, że być może jest też taka opcja, że po prostu sobie na Goliszew, na kampanię BBSJ zaaplikujemy takiego GPS-a, tam są większe pola, więc tam to jeszcze jak najbardziej może mieć sens. No wiecie, zastosowanie takiego modu na GPS jest różne. Jezu, to pięknie wygląda, naprawdę. To jest naprawdę coś pięknego. Zastosowanie tego modu na GPS może być różne, ponieważ nie trzeba korzystać z samego GPS-a, tylko na przykład
lubiąc grać z pozycji kamery wewnętrznej, a korzystając załóżmy z opryskiwacza czy z siewnika, który nie ma znaczników, bo jest duży, duże siewniki nie mają znaczników, można sobie po prostu patrzeć na te kropeczki, wiedzieć jak jechać równo, nie? I tylko do tego wykorzystywać, czyli korzystać tylko z linii pomocniczych, a nie z samej funkcji. Czemu by nie? Także tutaj wiem, że Wójcio był, wyraził swą aprobatę. Ja to zresztą może nawet jeszcze dzisiaj zapodam na serwer, tylko muszę sobie to zapamiętać porządnie, także no. Luz, bluz i orzeszki. Dobra. Także ja teraz tutaj, no wiecie, tutaj jest małe pole, więc też nie ma jakoś mega sensu używać tego GPS-a. Ale nie powiem, jest to fajne, urealniające, oczywiście jednocześnie ułatwiające grę, ale no cóż, sytuacja jest taka, że GPS jest, no każdy niech sobie korzysta z tego jak uważa. To jest ten Guidance Steering mod, tak teraz dla jasności, nie ten ze skrzyniami biegów GPS, tamten ze skrzyniami biegów jest prostszy, dużo prostszy, aczkolwiek też nie sprawdza się zawsze. Brakuje tam trybu punktu A, tego GPS-a, punktu A i kątów, czyli właściwie tryb, który jest pomocny, kiedy się ma pola, kiedy się ma na polach słupy, które trzeba ominąć i nie można jechać cały czas prosto, nie? Także w tym momencie tamten jest przydatniejszy. Dobra, okej, ja tutaj sobie opuszczę pług i jedziemy dalej. Słuchajcie, kolejny temacik, o którym miałem mówić chyba, nie wiem, czy to jest ten, o którym miałem mówić przed sklepem. No, w każdym razie, słuchajcie, mapa, tutaj dużo osób czeka, ja też może robię niepotrzebny hype troszeczkę ilością zrzutów ekranu na grupce. Aczkolwiek, no nie powiem, jest to fajne, bo też patrzę sobie na zrzut ekranu z poprzedniego, tam powiedzmy, nie wiem, etapu robienia tej mapy i coś tam widzę. Także, no... tą różnicę, nie? Ten progres, także to też jest spoko, no ale ostatnio troszeczkę przystopowałem też z tym, bo kiedy faktycznie będzie już taki kolejny kamień milowy w tworzeniu tej mapy, no to wtedy coś pokażemy. No słuchajcie, ja wam powiem tak otwarcie, na ten moment 14 luty, walentynki właściwie, kiedy wy to oglądacie, także no walentynki nie liczę w takim razie na wyświetlenia, no bo wiadomo, każdy to tam sobie wali w tynki i nie ma czasu na YouTube pewnie. Także powiem wam tak, że na ten moment do zrobienia zostały mi, do dokończenia zostały mi spliny ruchu drogowego, czyli linie, po których porusza się trafik. Bo to już zacząłem, ale teraz to trzeba dokończyć jeszcze. Spliny, czyli linie pieszych, po których będą się piesi poruszać. Zostało mi dogranie sezonu jakby do końca, bo oczywiście mapa będzie obsługiwać sezony. Fajnie jakby była ogólnie full script, nie? To znaczy, no ale zobaczymy jeszcze jak to będzie z multiterenem i tak dalej. Multiteren bardzo nie pomaga, jeżeli chodzi o pracowników, bo oni głupieją, no chyba, że się używa modyfikacji od pracowników, może być lepiej. No ale zostały mi jeszcze właśnie te sezony, wrzucenie tekstur, tych, których widzicie tutaj na mapce, trawy i tak dalej, i orki, gleby, wszystkiego, czyli tekstury od Nizmo po prostu, które wydał zresztą, więc jak najbardziej są one na miejscu. Nie każdy ma tekstury w folderze gry, nie każdy też wie jak to zrobić, mimo tego, że są poradniki, ale albo nie chce po prostu grzebać nic w folderach z grą, bo może mieć problemy czy coś, więc mapa będzie miała swoje tekstury, takie jak widzicie na tej mapie. Znaczy tutaj mapa oczywiście w Ruciszów korzysta chyba z tekstur domyślnych wersji 1.1, bo to są tekstury, które mam w folderze gry. No chyba, że tutaj na pewno korzysta chyba z tekstur z gry, bo ja tutaj tę glebę sobie zmieniłem na te od Nismo właśnie, to co widzicie, i ona tak nie wyglądała na live jeszcze, więc spoko, więc tak to jest mniej więcej. No i słuchajcie co, no i testy, mam mały problemik jeszcze z oborą na tym gotowym gospodarstwie. To znaczy z oborą, no krowy tam są, działają, wszystko ładnie, pięknie, można wyścielić, można napoić, nie można nakarmić i to jest właśnie ten problem, ale jeszcze jest, słuchajcie, opcja, ponieważ coraz bardziej chodzi mi po głowie, żeby to gotowe gospodarstwo, oborę na gotowym gospodarstwie zrobić placeable, czyli żeby mógł sobie ktoś ją sprzedać.
Wiecie, ona na ten moment stoi i Silos tak samo. Silos i ta obora stoją teraz na ten moment na zasadzie takiej, jak było w farmingu 17, czyli nie musicie nawet kupować landu, żeby móc sypać do tego silosa. Nie musicie kupować landu, żeby móc kupić tam sobie krowy i je oporządzić. To jest po prostu na start jakby, nie? Czyli po prostu wrzucone w mapę domyślne, tak jak to było w poprzednich wersjach gry. Czyli nie playable, czyli stoi to na stałe wszystko. A ja rozważam, żeby po prostu obora była taka, że można ją sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie całą oborę, cały model obory będę musiał zmienić. No jest jeszcze taka opcja, że po prostu wypierdzielę to gotowe gospodarstwo i tam też zrobię działkę pod budowę. Ja tutaj nie będę ukrywał. Po pierwsze, uważam, że to jest zajebista opcja w tym farmingu, tym bardziej teraz, kiedy mamy już tyle już obiektów placeable. No chociażby te, z których korzystam tutaj robiąc gospodarstwo, zobaczcie. Obiekty od Daniela, od Kamilosa, jest tego dużo, naprawdę coraz więcej. Ich nie było jeszcze, jak zaczynałem robić mieszczucha, tych obiektów. Nie mam już tej realnej niby fizyki, a tutaj sobie ciągniczek dalej podskakuje czasami, nie? Także nie wiem, czy to coś w save'ie czasami nie zostało po tym modzie, no ale mniejsza z tym. To jest po pierwsze, że to jest super funkcjonalność, budowa własnego gospo. Wiem, że nie każdy to lubi. Aczkolwiek nie wiem, dlaczego nie każdy to lubi. Każdy to powinien lubić. Każdy powinien sobie z przyjemnością budować sam gospodarstwo, no ale dobra, okej. Nie będę nikogo uszczęśliwiał ani mówił, jak ma żyć. Także z drugiej strony sprawa jest taka, że to pożera niesamowitą ilość czasu stawianie gotowego gospodarstwa, żeby było fajne, klimatyczne. W mojej ocenie nie bardzo mi się chce też to robić, znaczy ja już to zrobiłem, tylko nie bardzo mi się to chciało robić. Z racji takiej, że ja się tutaj tak namęczę, zrobię sobie gospę według gotową, według własnego uznania, a jakiś gracz ściągnie mapę i powie, że paskudna jest ta gospodarka, nie? Dlatego, słuchajcie, pusty plac to jest po pierwsze szybsze wydanie mapy, mniej roboty dla mapmakera, pełna dowolność dla gracza, aby sobie zbudował to, co lubi. Ja nie wiem, niektórzy po prostu ludzie mają jakby opór przed ściąganiem modyfikacji, nawet tych z mod huba, że nie znają się na tym, nie wiedzą co i jak, a potem właśnie i tacy korzystają też z tych gotowych rozwiązań na mapach. No nie wiem, słuchajcie, dla mnie właściwie równie dobrze każda mapa, jaka wychodzi do farminga 19, mogłaby nie mieć w ogóle gospodarek, domów, takich miejsc, tylko po prostu miejsca takie, na których można sobie gospo zbudować i to byłoby super. I to byłoby wystarczające na pewno, tak uważam, i wykorzystujące pełen potencjał tej gry. Także, no nic, słuchajcie, no dla mnie to jest wygodne, robienie miejsc pod gospę, ponieważ ja tylko zapewnię równy teren, zrobię ogrodzenie, żeby to wyglądało, wiecie, jak taka faktycznie typowa, prawdziwa działka pod budowę, czyli ogrodzona, wiecie, uzbrojona i tak dalej, i tak dalej. Ogrodzenie w ogóle na mojej mapce, na tych gotowych działkach będzie można usunąć. Ja wiem, że się może troszeczkę powtarzam, ale ja wiem, że nie do każdego docierają posty z grupy na Facebooku. Nie każdy je po prostu widzi, bo Facebook tak ucina. Nie każdy też słucha uważnie zapisów streama czy streamów. Trudno się dziwić, bo to są długie produkcje, że tak powiem, i czasami nie wszystko się jakby, nie wszystko dotrze, co się chce powiedzieć, nie? Dlatego słuchajcie, powtórzę może jeszcze raz ostatni. Zresztą niebawem wyjdzie trial, to znaczy trial, jejku, nie trial, tylko trailer mapy na YouTube, więc też tam będzie wszystko omówione. W każdym razie ogrodzenia na tych gotowych placach pod, znaczy placach pod budowę gospodarki będą ogrodzone takim drewnianym płotkiem, słuchajcie, takim drewnianym płotkiem z drutkiem kolczastym i ten płotek można ściąć sobie będzie piłą. Taką, wiecie, ręczną normalnie. I on wtedy, drut wtedy znika, a te paliki, ten płotek drewniany, te elementy właśnie drewniane, zostaną jako, tak jakbyście, nie wiem, obcięli kawałek gałązki. Można to sobie wrzucić na przyczepę i sprzedać. Myślę, że to jest bardzo fajny klimat. Wiecie, kupiłem sobie działkę i teraz ją urządzam, nie? Przygotowuję do podbudowę. No to tam, wiecie, ogrodzenie trzeba zdemontować, bo to już jest moje i tak dalej, zbuduję sobie swoje ogrodzenie. Ewentualnie, jak ktoś nie będzie mu się chciało, to sobie wjedzie T-Rexem, jest na scenie moderskiej T-Rex, maszynka bardzo fajna, która powoduje, że drzewa znikają, kiedy się je zetnie.
Więc słuchajcie, no, troszeczkę trzeba będzie się na mojej mapce powalczyć z ogrodzeniem na tych działkach. No ale cóż, no. To wy się będziecie bawić, nie ja. Także luzik. Pól i będzie 101 na mapie, 101 pól od dużych po malutkie. Domyślnie to gotowe gospo miało być pod małe maszyny. No właściwie testowałem je za średnimi. Za średnimi też może być, aczkolwiek nie wszystko się pod dachem tam w garażach i tak dalej zmieści. Budynków też nie chciałem, garaży mega skalować do góry, żeby to nie wyglądało jakoś jak jakiś patchwork, jakiś Frankenstein. Więc nie chciałem zbytnio mocno skalować tych budynków, dlatego uznałem, że to gospo jest dla lubiących małe maszyny, ale spokojnie, jest naprawdę dużo małych pól. Niektóre są oddalone od tej gospy, niektóre są bardzo blisko tej gospy, ale słuchajcie, sprawa jest taka, że no, nie wszystko musi być idealnie blisko gospodarki przecież, nie? Więc troszeczkę też po mapie, kto będzie chciał grać malutkimi maszynami, sobie pojeździ. Ale generalnie mapka jest i na Bizona, i na Lexiona, ponieważ jest też pole, które ma 16 hektarów. Średni areał pól, tak mi wyszło, około 3-4 hektarów. Generalnie na średnio duże maszyny, na ogromne maszyny również, kto lubi, to sobie będzie mógł pośmigać, bo dużo pól śmiało można niewielkim nakładem pracy, jedynie tyle co ewentualnie drzewa gdzieś na miedzach, połączyć. Także tak to wygląda. 111 kupowanych landów, przy czym jeden z tych landów, czyli land numer 1, jest landem takim, który wypełnia wszystkie rzeczy, które są, które nie powinny być kupowane, ponieważ mapa ma zakodowane 8 kanałów na landy, to znaczy, że mogę zrobić tych landów 255 na mapce. Oczywiście no, nie jest to na tyle duża mapa, żeby mieć aż 255 landów, a ja starałem się, żeby też nie każde, znaczy żeby nie było, żeby było jak najmniej landów, na które mają po dwa pola, wiecie o co chodzi. Żeby jedno pole to był jeden land, tak starałem się robić. Nie wszędzie tak jest, ponieważ chyba są trzy landy, które mają po dwa pola, o ile dobrze teraz pamiętam. Z racji takiej, że były, że zrobiłem tam bardzo wąskie miedze, a landy rysuje się pędzlem, który ma krawędzie takie kwadratowe, no wiecie, no jak to jest, no. Giants jeszcze w edytorze nie odkryli koła, więc póki co mamy tylko kwadraty, no i z tych kwadratów trzeba robić koła i tak dalej, i tak dalej. I po prostu są za krótkie te miedze i się tak nachodziłyby na siebie, że albo na jednym, albo na drugim polu byłby komunikat, że pole nie należy do ciebie, kiedy by się jechało po skraju, więc w tych przypadkach zrobiłem, po chyba są, tak jak mówiłem, trzy landy po dwa pola. W ten sposób to rozwiązałem. Myślę, że to będzie spoko, myślę, że to się uda, że to wyjdzie. Generalnie także akurat tutaj możecie być wdzięczni, to znaczy wdzięczni. Myślę, że tutaj nikt nie będzie narzekał, że tak to zostało rozwiązane przeze mnie w ten sposób. Ale reszta, cała reszta, znakomita większość to są, słuchajcie, landy po jednym polu. Jeden land, jedno pole. Tak samo landy z działkami podbudowy. To są landy, które ograniczają się właściwie tylko do tej działki. Ewentualnie jakiś malutki obszar gdzieś tam obok, czy tam wokół działeczki jeszcze bonusowo. No ale przy tych landach podbudowę, przy tych działkach podbudowę są tereny zielone. To znaczy nie jest tak, że zaraz przy tych działkach są pola, tak zaraz blisko. Nie. Są tereny takie zielone, one już nie są idealnie płaskie, nie zawsze są idealnie płaskie, które będzie można też sobie kupić. One należą z reguły do jednego właściciela, do którego należała działka, więc tak to jakoś wygląda. I dopiero za tym takim, wiecie, landem, który otacza działkę budowy, tym takim zielonym, tak jak mówiłem, który jest takim jakby buforem, jakby ktoś chciał większe jeszcze gospo, powiedzmy, niż to, które zakłada działka, no to sobie może to wykupić i tam już sobie zrobić, co będzie chciał, czy se założy pole, czy jeszcze coś dobuduje, nie? I dopiero za tym właśnie są już pola, ale tak jak mówię, do żadnej działki podbudowy nie przylega żadne pole uprawne, jedynie do landu, na którym jest gotowe gospo, te małe gotowe gospo, chociaż to się jak jeszcze może zmienić, że tego gotowego gospo nie będzie, będzie tylko land, to znaczy działka, ale no nie powiem, no chciałbym, żeby to jedno gotowe gospo było, no, na malutkie maszyny, powiedzmy. Zobaczymy jeszcze, jak z tymi krowami będzie, myślę o tym placeable, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak próbowałem to robić wcześniej, to miałem z tym małe problemy, no ale to
nic, no byk za rogi, byka za rogi, czy z rogi za byk, nie, byka za rogi się bierze i się idzie, nie? Więc co, no ja nie dam rady, co mam nie dać rady? Damy radę, tylko po prostu potrzeba troszeczkę czasu. No, także w przyszłym tygodniu trailer, czyli zwiastun mapy z pierwszymi informacjami powinien się pojawić. Testy wewnętrzne już sobie w niektórych polach zaczynałem, to znaczy, no wiecie, no sprawdzałem, czy kolizje wysypu działają, to znaczy inaczej, czy nie ma kolizji wysypu na polach, to znaczy chodzi o to, niektórzy gracze zauważali, a niekoniecznie umieli to nazwać, że jadą kombajnem, robią słomę, a ta słoma nie leci z kombajnu, a nagle przez cały czas nie leci, a nagle taka copa na samym końcu pola na przykład. To znaczy po prostu, że na polu jest kolizja wysypu i dlatego w tamto miejsce przez, no powiedzmy, jakąś część pola nie upada. Więc robiłem testy, czy takiej kolizji wysypu gdzieś omyłkowo nie dodałem, czy na bazowej mapie czasami go nie było. I się okazało, że był. No to tą kolizję wywaliłem, nie? Także tak. Maskę śnieżną też zacząłem robić, to znaczy miejsca, w których śniegu nie będzie widać w zimę na sezonach, czyli głównie ulice, teren sklepu i tak dalej, być może gospodarstwo, chociaż fajnie by było, czy gospodarstwo, te landy, działki, podbudowę, chociaż to by wyglądało źle i tak sobie myślę, żeby po prostu zrobić tak, że tam nie będzie maski śnieżnej na działkach, podbudowę, tylko sobie gracze będą, wy będziecie, kto będzie grał na tej mapce, będzie sobie mógł ten śnieg po prostu zabierać, odśnieżać podwórko, wszystko i wywozić ten śnieg, gdzie tylko tam dusza zapragnie, nie? I tak dalej, i tak dalej. Także taka jest sytuacja z tym. No i co? No i właściwie ekipa testerów już jest, ponieważ testerami jest moderacja. Tutaj oczywiście również kilka osób spoza moderacji, którym ufam, z której mam kontakt. No i wiadomo, że BBSJ również zgłosili chęć na testy. Ja bym chciał zobaczyć, jak oni tę mapę będą testować, co oni mi ciekawego powiedzą. Bartek pewnie powie, no Szarpuś, wszystko ładnie, pięknie, zajebiście, ale po chuj tyś tutaj sadził te drzewa na miedzach. To macie jak w banku, że Bartek tak powie. Wójcio kupi sobie jakieś pole, wjedzie tam maszyną i powie, że płasko. Tak będzie, a Jackowi się będzie podobać. Jacek jest adaptatywny, no. Tak to będzie wyglądało, coś czuję. No i oczywiście tutaj Błażej też będzie pomagał, ponieważ Błażej robi mapy, więc z punktu widzenia mapmakera może coś tam doradzi, coś sobie sprawdzi. To znaczy, jak będzie chciał oczywiście, mam nadzieję, że Błażej wie, że dostanie mapy na testy. Pozdro Błażej. Także tak to załatwimy. No a oczywiście, a moderatorzy będą mieli swój zakres, każdy będzie miał inny zakres rzeczy do sprawdzania. Jeden na przykład biogazownie, inny będzie sprawdzał gotowe gospo, jeszcze inny będzie sprawdzał, czy gdzieś czasami, nie wiem, coś nie jest białego, czyli nie ma tekstur, czy coś nie lewituje, jakieś drzewo i tak dalej, i tak dalej. Generalnie przejebane będą mieli, no ale będą mieli, no. Chcieli to będą mieli i tyle. Dlatego ja tak dalej przypuszczam, że pod koniec, spokojnie przełom lutego, marca, tak jak było mówione, mapka wyjdzie na spokojnie. Wiecie, no, nie ma tam jakichś fabryk rozbudowanych rzeczy i tak dalej. Jest to standard FS19 plus kilka dodatkowych skryptów jak błoto, sezony, przepraszam, chociaż sezony myślę, że można już brać jako standard, plus być może multiteren, ale tak jak mówię, z tym multiterenem jeszcze się zastanawiam, bo jedni to kochają, na przykład ja, inni to nienawidzą. Na przykład Bartek by tego nienawidził, ponieważ na multiterenie szaleją pracownicy, jak wspomniałem. No ale jeszcze zobaczymy. Może wy mi pomożecie. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie mieć multiteren. Ja wam pokażę na przykładzie tej mapki, jak działa multiteren. Zobaczcie, jadę w lewo. O, widzicie? I pod takim kątem się zmienia już tutaj orka. A domyślnie pod kątem 45 albo 90 stopni, nie? Jest tylko tak, tak albo tak. Także wiecie. Tutaj chyba jest dodatkowe dwa kąty, z tego co tak zauważyłem, Błażej tutaj dołożył, ale widzicie, o, już tutaj się to prostuje, proszę bardzo. No, także na tym właśnie polega multiteren. Oczywiście można więcej tych kątów tam dołożyć, bo czytałem właśnie, że niektórzy mapmakerzy tam naprawdę nie oszczędzają swoich mapek, jeśli chodzi o ten multiteren, i walą tam tych kątów bardzo dużo. Także no, zobaczymy jak to będzie z tym wszystkim.
Cały czas mi to chodzi po głowie, bo to jest super sprawa. Pierwsza moja próba się nie powiodła tutaj, ponieważ miałem problemy z pewną aplikacją od Giants do konwertowania plików, pewnych tam plików. Nie będę tutaj wchodził w anatomię, bo to nie o to chodzi, żeby teraz tutaj elokwencją techniczną się popisywać. W każdym razie, no nie pykło mi. No, ale wiem, że można, no bo to jest na tych innych mapach, więc będę próbował raz jeszcze. Ja się domyślam, co tam ewentualnie zrobiłem źle. No, ale zobaczymy. Zobaczymy finalnie. Wiecie, mapka będzie miała dużo takich średnich pól, dużo sporych pól, więc... No tutaj ja rozumiem graczy, którzy będą chcieli się wspomagać pracownikami, więc ze względu właśnie na tych graczy to jest ta zagwozdka. No chyba, że jest modyfikacja. No jest modyfikacja AI Extension, chyba Worker czy coś takiego. Jakoś tak, taki skrypt oczywiście, który sprawia, że mądrzejsi są pracownicy. Coś podobnego było w 17, coś podobnego było w 15, tylko wiadomo jak to jest w farmingach kolejnych. Zawsze każdy mod z poprzedniej wersji gry działa lepiej, nie? Czyli na przykład tak jak mieliśmy w 17 do ścieżek technologicznych mieliśmy Proceed. To było coś pięknego, bo można było nawet siać połową siewnika, wyłączać całą sekcję opryskiwacza i tak dalej. A w 19 co mamy? Mamy kuźwa jakieś ustrojstwa, które mocuje się do siewnika i one niby robią ścieżki technologiczne, po prostu niszcząc plon, który siewnik obsiał. A powinno wiadomo chodzić, że to się wyłącza, więc w tym momencie siewnik w danym miejscu nie sieje, więc nasiona się nie marnują. Także no, wiecie, no dużo jest tutaj rzeczy, które są zrobione inaczej, na opak albo naokoło. No ale to też wynika, podejrzewam, z popularności samej gry, skryptów i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, kochani, no myślę, że na temat mapy, no to powiedziałem już dużo. Najwięcej było oczywiście właśnie pytań, ile pól. No to tak jak mówię, powtórzę jeszcze raz. Pól jest 101, 111 landów kupowalnych. Ceny są, myślę, spoko, ale to mi jeszcze testerzy potem zasugerują, czy ceny landów i tak dalej są ok. Jeżeli chodzi o ceny plonów w skupach, każdy skup ma ten sam przelicznik, ten sam mnożnik, czyli 1 razy 1, nie tam żadna tam mniejsza skala czy większa. Nie ma tak, że w jakimś skupie zawsze będzie cena najwyższa, a w jakimś skupie zawsze będzie do dupy, ponieważ to nie ma sensu moim zdaniem. Na Dolinie Kwiatów ma być konkurencja cenowa i na każdym skupie, gdzie można sprzedać jęczmień, gdzie można sprzedać pszenicę, gdzie można sprzedać ołowiec, soję, kuźwa, rzepak i co ino, jest ten sam mnożnik, czyli właściwie jest możliwość, że wszędzie sprzedając plony dojedziecie, no. Także, a potem, no to wiadomo, resztę to już tutaj wytworzy skrypt samej gry. Oj, tu by się jeszcze przydało tak zajechać, ale tutaj było drzewko. Dobra, to sobie wycofamy. Tutaj jest moje pole, więc mogę najechać. Tam chyba jeszcze nic, tam chyba jeszcze nie wykiełkowało nawet. Pszeniczka zapewne. No bo tak, no bo nic innego nie siałem póki co. Także luz. Dobra, tutaj sobie dokończymy. Potem jeszcze poprzeczniaczek, słuchajcie. No i tak. Jeżeli chodzi o mapkę, no to to już teraz chyba naprawdę wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. I słuchajcie, rzecz jest taka, że na kolejnego odcinka Mieszczucha, to znaczy już na ten odcinek miał być ustawiony, to znaczy miałem mieć gościa. Gościem miał być Serwatek. Serwatek, którego już widzieliście u mnie na kanale w serii Sąsiedzi, ale miał być Serwatek, który gra tylko z sezonami farminga, przynajmniej z tego co mówił. Jest rolnikiem, ogarnia to, więc miałem nadzieję, że po prostu Serwatek coś mnie tutaj poduczy, sprzeda jakieś protipy odnośnie tych sezonów. Także, no ale nie pykło mi, to znaczy... No wiecie, no tak to jest z tym czasem teraz. Ja teraz robię mapę, ja bym chciał już ją bardzo oddać, wydać, skończyć, już mieć to za sobą, ale też się muszę pilnować, bo takie zapędy mogą po prostu zaszkodzić mapie, więc ja tutaj po prostu działałem dużo z mapą, żeby zrobić jak najwięcej porządnie. No i tak jakoś wyszło, że z Serwatkiem w końcu jakoś miałem mu dać znać, ale w końcu mu nie dałem znać, no. Ale to też kwestia jest taka, że ja ciągle tutaj na tę serię teraz, na Mieszczucha, buduję sobie bazę modyfikacji, dobieram ciągle coś nowego, bo a tu jeszcze tego brakuje, a to bym chciał z modów, a to tutaj nie ma, ma wyboru i tak dalej, to sobie ściągnę z modów itp. itd. Więc to też jest dlatego, ale w kolejnym odcinku
Już postaram się tutaj oczywiście serwatka zaprosić. Odcinek automatycznie będzie dłuższy, wiadomo, no bo to u mnie zawsze tak było, że odcinki z gośćmi są dłuższe niż odcinki nie z gośćmi. Tak jak mówiłem, to co chcę powiedzieć, to powiem i koniec. Także w ten sposób to załatwimy. No, a jeszcze jedna rzecz. Ostatnio Wójcio mi tutaj, pozdrawiam Ciebie Wójcio, mój Ty przyjacielu drogi, zasugerował i w sumie dobrze mi zasugerował, dał mi tym do myślenia i się z tym nawet zgadzam. I teraz chcę to oddać pod opinię publiczną, czyli Wam, po prostu pod opinię. Słuchajcie, sprawa jest taka, że zasugerował mi Wójcio, żebym ukierunkował kanał pod farminga. I nie tylko pod farminga, ale też ogólnie pod tego typu takie symulacje. Z jednej strony to spoko, bo wiecie, no farming dla mnie, farming to gra, która jest wiecznie żywa dla mnie. Ja mogę orać 500 hektarów i mi się to nie znudzi. Ja mogę, wiecie, jak większość z Was zapewne, grać sobie tutaj na mapkach, na sezonach, w jednej grze robić kilka różnych rozgrywek, kilka różnych kampanii, save'ów. No ale słuchajcie, ponieważ ja też zastanawiałem się ostatnio nad tym, żeby po prostu wprowadzić też Farmers Dynasty i powolutku siebie też wdrażać w Cattle and Crops, ponieważ Cattle and Crops ma swoją oficjalną premierę w wersji 1.0, jakoś ma mieć w drugim kwartale tego roku. A ponieważ ja tę grę mam i nawet ją dzisiaj instalowałem właśnie, żeby sobie znowu do niej wrócić, zobaczyć te wszystkie, wiecie, zobaczyć te wszystkie nowinki, które tam wbiły od czasu mojej ostatniej gry, rozgrywki w tym katlu. Także no, myślę, że byłoby to ciekawe. I słuchajcie, z tym ukierunkowaniem kanału, no to chodzi oczywiście o to, aby tutaj bardziej położyć nacisk na gry farmingowe, tak zwane i tak dalej, i tak dalej. No nie ukrywam, że w kwestii symulatorów są to gry, które dla mnie mają najwięcej do zaoferowania. To znaczy, wiecie, na pewno będą, na pewno ja sobie postreamuję ETS-a jeszcze, na pewno sobie postreamuję ATS-a, Fernbusa w końcu bym chciał postreamować, bo mam, kurde, wiecie, no słuchajcie, mam prawie full DLC-ków, więc jest czym jeździć, jest gdzie jeździć, jest w co grać, także też by się przydało, czemu by nie. No ale to wiadomo, jak to jest tutaj. No i plus oczywiście jeszcze robienie mapek, ponieważ ja kończę Dolinę Kwiatów, robię dosłownie chwilę przerwy, zabieram się za kolejną mapę pod BBSJ. Planuję mapę zrobić czterokrotnie większą, czyli w formacie razy 4. Wiecie, no. A tam, co mi tam, no. Zabrać się za to po prostu porządnie i zrobić mapę na serię, żebyśmy kiedyś jeszcze ewentualnie przed premierą kolejnej farmy zeszli z tego Goliszewa i pod koniec zagrali po prostu na mojej mapce. Byłby to dla mnie, nie ukrywam, że byłby to dla mnie pewien rodzaj zaszczytu, gdyby tak to po prostu było. Dobra, ja tutaj jeszcze mam, widzę, dużo siewów do zrobienia. A ja tu tak, tutaj środek wiosny, bla 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 bla. A tutaj proszę bardzo, no trzeba będzie tutaj porządnie przed końcem wiosny posiać soja, kukurydza nawet, kurde, kukurydza, no na pewno ziemniaki i zresztą tutaj tych rzeczy trzeba się będzie pospieszyć, rzepak, no rzepak tak, o zimę tylko, więc tak to trzeba będzie zrobić. No nic, kochani, dobra, co myślicie o tym, żeby po prostu mój kanał ukierunkować konkretnie w tematykę FS-a, farmingów jako takich, ponieważ to, no, tak jak tutaj Wójcie zauważył, słusznie zauważył, no nie, że to jest mój konik, bo tutaj Wójcio przegiął, że to jest mój konik, bo tak powiedział mi, bo są naprawdę ludzie, którzy bardziej konkretniej to ogarniają, chociażby same sezony i tak dalej. No ale generalnie, ogólnie tak wiecie, z takiego ogólnego punktu widzenia, więcej byłoby w tym momencie też treści, najwięcej bym miał konkretnie czasu, chociaż i tak głównie farming jest ostatnio u mnie na kanale, więc można powiedzieć, że kanał już się ukierunkował. Takie buty. No nic, kochani. Odcinek przegadany, informacyjny, z orką w tle. Dzięki Wam wielkie za uwagę. Sekcja komentarzy należy jak zwykle do Was. Ja już się z Wami na dzisiaj żegnam. I do zobaczyska, ludziska. Trzymajcie się, nie puszczajcie. Oczywiście i udanych walentynek. Czytał Krystian Czubówny. Kurwa, już mi bije na dekiel. Nara, cześć!